YouTube fam, witam was ponownie na moim kanale New Day, New Blessings. Jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowana, ponieważ jestem w Nowym Jorku. I dzisiaj zrobię dla was taki filmik. Instagram kontroluje moje życie. Wiem, że te filmiki kiedyś były popularne, ale dzisiaj i tak zrobię taką wersję nowojorską, ok? Więc powinno być ok. Zadałam kilka pytań na Instagramie. Dzisiaj to wy będziecie mieli wpływ na to, jak będzie wyglądał mój dzisiejszy dzień. Zadałam takie pytanie, czy powinnam zrobić trening? Trening HIIT, full body, czy trening rozciągający? Zobaczmy, co wygrało. Ok, y'all. No dobra. Trening HIIT, full body. Myślałam, że zrobię taki krótki trening, wykonam 5 ćwiczeń, każde ćwiczenie po 40 sekund, będzie 30-sekundowa przerwa i wszystko powtórzę 4 razy, no, powtórzę 4 razy, tak sobie nastawię i zrobię sobie minutową przerwę między tymi obwodami. No i powinno być ok. Myślę, że jak wplatam sobie takie treningi HIIT, to zauważyłam, że moja sylwetka zazwyczaj jest bardziej taka wysmuklona. Tak czy siak, zrobię trening, no i lecę na śniadanie, bo w sumie nie jestem teraz głodna, ale wiem, że będę bardzo głodna po tym treningu. Trening zrobiony, czas na szybki makijaż. No i lecę zobaczyć się z Harrym. By the way, ten trip jest trochę na spontanie. Ogólnie od jakiegoś czasu chciałam polecieć do Nowego Jorku. To jest mój drugi raz tutaj. Ale za pierwszym razem ogarniałam sprawy agencyjne, więc nie miałam za bardzo czasu, żeby zwiedzać. Tym razem stwierdziłam, że po prostu będę turystką, ok? Więc jest naprawdę fajnie. Harry tutaj przyleciał, żeby spędzić trochę czasu z rodzinką. Ale oprócz tego znalazł też trochę czasu dla mnie, a dla tych, którzy nie wiedzą, Harry jest z Nowego Jorku, więc fajnie jest zobaczyć Nowy Jork jego oczami. I love it. Plus dzisiaj jeszcze spotkamy się z moimi znajomymi, też z Warszawy i też na miejscu dowiedziałam się, że są w Nowym Jorku, także dzieje się. Jest godzina chyba 11:30, a jeszcze czekam na Harry'ego i już się robię głodne. Ja zdążyłam zrobić trening, zdążyłam się przebrać i dalej czekam. Jestem głodna. Jest Harry. Słuchajcie, czekamy jeszcze tutaj na brata Harry'ego. Wow! Wow, what a legend! How we doing? No ogarniał różne sprawy, a tutaj mam taką dziwną regułę, że nie można usiąść aż do momentu, kiedy macie całą grupkę. Więc to jest bardzo wkurzające, bo tutaj czekam już jakiś czas, no ale nic. Idziemy jeść. Teraz już oficjalnie. I będzie warto. I będzie warto. Na miejscu każdemu cały czas sprawdzają zaświadczenie o szczepieniu i to jest w każdej restauracji, na siłowni, w hotelu, po prostu wszędzie. Więc zanim tutaj wyszliśmy, trzeba było to pokazać. I teraz już jesteśmy w IHOP. I IHOP to jest skrót od International House of Pancakes, czyli to miejsce specjalizuje się dokładnie naleśnikami. Z tego co widziałam na Instagramie, wybraliście opcję słone śniadanie. I'm gonna choose my favorite stack of fruits and bananas and oh, it's gonna be great. Whoa, are you gonna have like a savory breakfast or a sweet breakfast? I'm going sweet, you gotta go sweet. You gotta go sweet. No widzicie, a wy wybraliście mi słone śniadanie. U mnie nie wiem jeszcze, nie wiem co wleci, ale widzę, że mają tutaj fajne opcje, bowli. Patrzę na to menu i niektóre opcje mają po 1250 kalorii. Kumacie? Kumacie takie śniadanie? A tutaj patrzcie na naleśniki Harry'ego. It's a smiley face. He just has an extra eye. Wypas. No i tutaj jeszcze ma omleta. Tutaj też były naleśniki i hash browns. I mam tutaj omleta z kurczakiem. I wonder if there's actually people that can finish something like this. I used to be able to. Really? Wow, wow, to się rozpływa w ustach, to jest takie delikatne, pycha, pycha. Prawie, próbowałam. Dobra, jesteśmy teraz po pysznym jedzeniu i kolejne pytanie, które zadałam, czy powinniśmy zrobić rejs dookoła Statuły Wolności, czy powinniśmy pójść pozwiedzać Central Park?
i wybraliście Central Park. Więc teraz idziemy się spotkać jeszcze ze znajomymi, którzy też są w Nowym Jorku. No i pójdziemy zwiedzać. To są obecne realia Nowego Jorku. Zimno na maksa. No dobra, idąc dalej, kierujemy się właśnie do Central Park i jest to największy park w całym Manhattanie. I z tego co słyszałam, został wybudowany w XIX wieku i zamysł był taki, że to będzie miejsce, w którym każdy może się spotkać bez względu na to, jakie jest orientacji, jaką wyznaje wiarę. Na pewno jest to najbardziej popularny park w całych Stanach Zjednoczonych. W sumie nie jest teraz tak super zielono, bo jest zima. Ale jest okej. Okay. Ma to swój własny urok. Like and subscribe, turn on the channel notifications, and you'll win the next giveaway, I promise. Dobra, zaraz będzie ustawione na 10 sekund. That one feels like Power Rangers level. No dobra, teraz poważne pytanie do was. Czy wolelibyście dedykowaną ławkę, czy wolelibyście pierścionek? Właśnie tak sobie rozmawiamy z Winem i stwierdziliśmy, że to jest takie niesamowite, że w środku Manhattanu można znaleźć miejsce, w którym można tak się wyciszyć na maksa, a David powiedział, że to jest coś, co turyści raczej robią, a Nowojorczycy się tym miejscem tak nie jarają, aż tak bardzo. To są takie nowojorskie łazienki, co nie? Dałam opcję chillowania z widokiem z The Press Lounge albo z Bar 54 chyba. I wybraliście opcję Bar 54. Także ją zaraz wbijemy na lampkę wina. I chyba będę musiała się przebrać po tym. Bo jest zimno. Robimy rezerwację. Scan the QR code. Stress up the groove, the energy a little different when the blessings are cool. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool, could be anything. Thank you, Harry, for everything. Oh yeah, you're the best. You're the best. Yeah, you're the best. So, thank you for being my family. Yeah. Thank you for my brother. Hey. My brother from another mother. Hey. 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 Pa! Akurat mają lot niedługo, więc lecą. Teraz idziemy do Wendy's. Dam wam opcję fast foodu i zastanawiałam się nad dwoma miejscami. Zastanawiałam się po pierwsze nad Shake Shack, ponieważ dużo słyszałam o tym miejscu i też zastanawiałam się nad Wendy's. Wybraliście Wendy's. Niektórzy mi napisali, że Wendy's jest lepszą wersją McDonalda i że jest przepyszne. Patrzcie na to! Wendy's i ile śmieci! Mam nadzieję, że to nie jest jakiś znak. Ale tak szczerze, to miasto jest tak brudne. Wszędzie są worki na śmieci. Tutaj po raz pierwszy widziałam największego szczura. Znaczy w sumie chyba pierwszy raz w ogóle widziałam szczura. I ten szczur był taki wielki, był wielkości słonia. Poważnie. Był ogromny. W sumie myślałam o tej opcji. Harry powiedział, że powinnam to wziąć, bo jestem singielką. Także chyba wybiorę tę opcję. Dave single, bo jestem single. Tutaj paragon. I śmiesznie. Bo to jest najtańszy posiłek, który
jem tutaj w Nowym Jorku. Jest z Wendy's. Patrzcie, ile tutaj mają opcji napojów. Wow. I Coca-Cola, jakieś, których nie mamy w Polsce. O, to jest popularne, ale tego nie wzięłam. W sumie nie wzięłam żadnego napoju. A może powinnam to zmienić. O, macie tutaj wodę witaminową. Patrzcie, od koloru do wyboru. Ty, nie możemy tutaj usiąść i jeść. Bo jest teraz obecnie nieciekawa sytuacja, która wymaga noszenia maseczek. Dzięki. I zaraz będziemy próbować. I wiecie co? Nie wzięłam żadnego szejka. Bo jest zimno. I pomyślałam, że nie będę ryzykować. Mamy frytki. Mamy singles burger for a single girl. Sos ocieka. Ja. Nie. A ten sosik. Nie, obrudziłam się. To mięso jest takie zgrillowane, pyszne. To smakuje trochę jak McDonald's i może taki domowy burger. Cheeseburger z makami bardzo smakuje. Ale to chyba jest ci lepsze. It is what it is. Szkoda, że są zimne. Sobie mogłabym je podgrzać. Zaraz je podgrzeję. Podgrzałam frytki. I frytki też wymiatają. Mam 3 bilety. Dokładnie 3 bilety, żeby obejrzeć Harry'ego Pottera. Powiem wam szczerze teraz. Szczerze. Nie jestem fanką Harry'ego Pottera. Okej. Okay. Jestem bardziej ciekawa tego niż podekscytowana. Ale wiecie, jestem pewna, że nie trzeba być super fanem, żeby dobrze się bawić na tym spektaklu. Wydaje mi się, że nie będę mogła zabrać aparatu ze sobą, więc może uda mi się coś tam nagrać telefonem. Bon, bon, this one too. How many is this? 3. Okay, those 3 people? Yeah. 1, 2, 3. Harry, how are you feeling before the show? Oh, I'm feeling so excited. Harry or Harry Potter? Well, Harry Potter? It's Harry Potter. Harry Potter. Okay. To było niesamowite. Poważnie, jestem w szoku. Muzyka, scenografia, światła, po prostu czysta magia. Totalnie to polecam. Nawet dla osób, które nie są fanami Harry'ego Pottera. Ta magia wygląda prawdziwe. To wygląda jak magiczne na żywo. Tak, poważnie, oglądacie to i się zastanawiacie, jakim cudem udało im się po prostu uzyskać takie efekty. No po prostu to było niesamowite. No dobra, i to było na tyle. Bardzo wam dziękuję za wasze wybory. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Totalnie, jeżeli jesteście w Nowym Jorku, polecam przyjść na jakiś spektakl. No i co? Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Say bye! Bye, see you later.